Wszystkim tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie do uczestnictwa w ważnym wydarzeniu naukowym. Państwa obecność świadczy o tym, że zorganizowanie tej konferencji było dobrym pomysłem. Głównym celem tegorocznego spotkania jest zapoznanie Państwa z tematami dobrostanu i bioasekuracji oraz omówienie zależności pomiędzy dobrostanem i bioasekuracją. Przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynaryjnych. Witam serdecznie przewodniczącego oddziału podlaskiego, doktora Michała, lekarza weterynarii inspekcji weterynaryjnej. Następnie, proszę Państwa, proszę o... Są wręcz niezbędne w celu dynamicznego rozwoju sektora mleczarstwa i produkcji mlecznej w naszym regionie, ale również i w Polsce. Wiedząc o tym, jaki jest program konferencji, wiem, że będę mógł z Państwem dłużej się spotykać jeszcze, to chciałbym... Gratuluję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Proszę także dalszą aktywną działalność. O dokonanie aktu odznaczenia proszę ponownie pana Wojciecha Wierzchowskiego, wicewojewodę podlaskiego. Czasu przebywania krów przy stole paszowym, a tym samym zwiększenie ilości pobrania paszy. Te doświadczenia, czy ten wykres, który tu Państwu pokazuję, dlaczego krowy u nas dojone są o godzinie 3 rano? Dlaczego krowy dojone są o godzinie 4 rano? Bo mamy przyzwyczajenie, że mleko było odwożone w kąwiach i wtedy nie zawsze sobie je zadajemy. Natomiast kto powiedział, że krowa ma być karmiona o godzinie 6 rano? Te badania pokazują, że dobrze by było, jakbyśmy karmili krowy o wiele częściej niż to robimy. Proszę Państwa, to są te
zielone, dodatkowe pliki pobytu krów przy stole.